Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawid z tej strony. Witam w kolejnych LEGO Faktach, LEGO Newsach. Jest już dość późno, tak po północy, więc będę się streszczał. Przynajmniej będę starał się przekazać Wam jak najszybciej wszystkie informacje. Pracuję nad mocem dla Wolfa. Tutaj możecie zobaczyć początki budowy świątyni Boga Wojny. Tak ją wstępnie nazwałem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Prace trwają. Mam nadzieję, że do końca miesiąca, czyli stycznia, na pewno się z tym wyrobię, więc pokażę ją troszkę wcześniej niż zakończenie konkursu u Wolfa. To jest jedna rzecz. Jak możecie zobaczyć, zestawy z serii Nexo są już posegregowane. Gdzieś mi się tam scenariusz w głowie układa odnośnie podsumowania tych wszystkich zeszłorocznych magazynów LEGO Nexo Knights. Tak więc to będzie albo równo wrzucę te materiały, albo gdzieś tam w ciągu 2-3 dni się pojawią, może 4. To są dwa pierwsze materiały, które gdzieś tam wrzucę. Kolejna rzecz, magazyny LEGO. Pojawiają się teraz na dniach magazyny LEGO Star Wars i magazyn Ninja Go. Ja je niestety zrecenzuję dopiero w poniedziałek, wtorek, ze względu na to, że pracuję w weekend, więc musicie mi to w tym momencie wybaczyć, ale materiały się pojawią. Tak więc już podsumowując tę część, pojawią się 4 materiały. Piątym materiałem jest tutaj pojedynek, kolejny setów. Mam dla Was taki set, nazwijmy go Ninja, nie pamiętam teraz jak się nazywał, 6045, taki w stylu retro. Pamiętam, że bardzo mi się podobał. Jeśli chcecie, no to oczywiście komentujcie, lajkujcie komentarze z tym właśnie setem, że chcecie go zobaczyć. A jeśli chcecie zobaczyć może ten zestaw, czyli coś z Minecrafta, taka śnieżna kryjówka, no to oczywiście komentujcie, piszcie, że chcecie zobaczyć ten zestawik. To będzie piąty materiał, który w kolejności się pojawi w ciągu, no myślę, najbliższego tygodnia albo 8-9 dni. No i oczywiście na koniec pozdrowienia dla Was, moi drodzy. Wszystkich razem Was pozdrawiam. I tutaj indywidualne takie pozdrowienia dla kanału d.a.w, polski kanał. Tutaj też życzenia urodzinowe, ponieważ kilka dni temu ten właśnie użytkownik miał, tak więc składam serdeczne życzenia dla Ciebie. Kolejne pozdrowienia dla Ninja Go Master, Shadow Customs, Fan Monster, Super Mandalor, Oskarowski Lego. To są wszystkie osoby, które tak indywidualnie pozdrawiam, które o te pozdrowienia prosiły. Tak więc wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki za oglądanie kanału. To chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać. Aha, i dzięki, fajnie, że było dużo komentarzy odnośnie pojedynku na Naboo. Tak więc ten set chcieliście pierwszy zobaczyć. Oczywiście gdzieś tam Jedi Starfighter Obi-Wana też się gdzieś pojawi w jakimś tam kolejnym pojedynku, na przykład, albo już w osobnej recenzji, jak będę miał czas. A tymczasem, no to wiadomo, ten drugi pojedynek chciałem zrobić jakiś inny, żeby nie tylko ten Star Wars się pojawiał, ale żebym mógł Wam pokazywać też inne sety, które gdzieś mi tam leżą, a chcę je zrobić. Tak więc to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Dzięki jeszcze raz, spokojnej nocy albo miłego dnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten materiał. Pozdrowienia, do następnego. Cześć!